Proszę Państwa, mam dla Państwa dobrą wiadomość. Rozpoczął się dialog polityczny, tak bardzo Polsce potrzebny. Będzie kontynuowany. Oczywiście nie mogę z góry rozstrzygać o tym, jaki będzie jego wynik, ale rozmawialiśmy nie na takich zasadach, które Państwo mogą często zobaczyć na sali sejmowej. Była to rozmowa, a nie wojna. I to już jest bardzo znaczący postęp. Oczywiście są różnice zdań, ale przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie związane z polskim interesem narodowym, rozumianym jako interes wobec innych podmiotów życia międzynarodowego, to tutaj żeśmy się zgodzili, że powinniśmy działać w ten sposób, żeby ten interes nie był w żadnej mierze naruszany. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, oczywiście rozmawialiśmy o Trybunale, ale rozmawialiśmy także o kwestiach sposobu uprawiania polityki, agresji w polityce, o kwestiach związanych z takimi wydarzeniami jak Dni Młodzieży, szczyt NATO. Bardzo poważną kwestią jest sprawa bezpieczeństwa Polaków i to zarówno rozumianego obiektywnie, jak i subiektywnie, bo ważne jest także i to, by Polacy mieli po prostu poczucie bezpieczeństwa. I sądzę, że mimo różnicy zdań, jakiś krok w tym kierunku, żeby to poczucie bezpieczeństwa zostało umocnione, został uczyniony. Także powtarzam, wiadomość jest dobra, nie świetna może, ale dobra i będziemy dalej szli w tym kierunku. Sądzę, że przyniesie to z czasem efekty, chociaż pewnie będzie potrzebna także cierpliwość. Dziękuję bardzo.